Cześć, witajcie. Przemek Słomski, Mennica 79 Element. Jak może pamiętacie, kiedyś nakręciłem taki filmik, w którym pokazywałem, jak schować dość dużą złotą sztabkę do nóżki w meblach IKEA. I wrzucę wam ten link do tego filmiku w opisie, to sobie możecie to przypomnieć. A dzisiaj chciałem wam pokazać też taki schoweczek. O, wydaje się na pierwszy rzut oka zwykły zegar, a po otworzeniu mamy dość duży schowek. Taki zegar się montuje, wykuwa się w ścianie otwór, montuje się go głębiej i na pierwszy rzut oka nie rzuca się w oczy. Także takich pomysłów i różnych schowków macie mnóstwo. Zastanówcie się dobrze, jak schować wasze metale. Na pewno odradzam zakopywanie ich, bo to potem nie dość, że się może zniszczyć, nie dość, że ktoś może to znaleźć, to jeszcze możecie sami tego nie znaleźć. W banki już dzisiaj nie świadczą usług depozytowych, więc w zasadzie jedyną sensowną opcją jest zrobienie sobie jakiegoś fajnego schowka w domu. Być może również takiego jednego miejsca, które łatwo znaleźć, z jakimiś bezwartościowymi błyskotkami w środku. Pomyślcie, dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o tym, gdzie najlepiej przechowywać metale szlachetne w domu. Dzięki, trzymajcie się, cześć.